23 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Pamiętało o tym dzieci z Kętrzyńskiej Szkoły Podstawowej nr 1, które tego dnia odwiedziły księgarnię Verso. Podczas wizyty pochwaliły się swoimi pracami plastycznymi oraz znajomością literatury. Dlaczego ten Światowy Dzień Książki? Powinniśmy pamiętać o tym Światowym Dniu Książki. No, żeby czytać książki, bo to jest, no, rozwija nam wyobraźnię. Ale czego jeszcze się uczymy? Bo tak mówicie, bogaci nam wiedzę, wyobraźnia. Co jeszcze? A jak w szkole nam to pomaga? Czy pomaga, czy książki pomagają? Bo więcej widzimy, wiemy, no. Bo wtedy z tej książki coś zapamiętamy i na przykład wiemy, że to drzewo kiedyś tam puści jabłka, coś takiego. I wtedy później mamy już łatwiej w szkole. Aha, no. Czyli możemy zdobytą wiedzę z książek wykorzystać. W teście na przykład. Bardzo dobrze, tak. Lepiej pewnie. Czytamy i wtedy dostajemy lepsze oceny z testów, bo wiemy, o co chodzi. Wiecie co? A z ortografią, czy to pomaga? Tak, tak. Pomaga. Jak czytamy książki. Tak, bo jak czytamy i jest na przykład jakiś, na przykład jakiś wyraz z albo no, RZ, to zapamiętujemy i na przykład jak ten wyraz będzie na teście, to już będziemy wiedzieć, nie zrobimy błędu. A jak mamy problem z ortografią, to do jakiej książki możemy sięgnąć? Do słownika ortograficznego. Albo do innego słownika jeszcze możemy sięgnąć. Do jakiego? Do encyklopedii. Do jakiego słownika? Do jakiego jeszcze? Języka polskiego. Brawo. No właśnie, też tam możemy sięgnąć do tego słownika. Słuchajcie, wiecie co mi... Nie tylko chodzi, że wiemy, jak to napisać, tylko wtedy też wiemy, jakie jest znaczenie tego. Że na przykład jeden wyraz ma dwa znaczenia. No. Dobra, a w którym słowniku? W ortograficznym, w czy w ortograficznym. Mhm. A powiedzcie mi, dlaczego, wiecie co mnie denerwuje trochę, bo tak się mówi, a Światowy Dzień Książki i wszyscy przypominamy o tym, że trzeba czytać i zakupić te książki. Jeden światowy dzień. Czy wam się to podoba? Bardzo, tak. Bardzo. Jeden światowy, bardzo. Jeden dzień? Nie. Dlaczego nie. Wam się więcej. To nie podoba? Dlaczego wam się nie podoba, że ten jeden dzień? Mnie na przykład... No, taki nie chcę tu podpowiadać. Taki dzień być codziennie. No tak. Ludzie codziennie, bo czytają. Dalej. Którzy w ogóle nie czytają. Już coraz mniej czyta. Jeden dzień. Skąd to wiesz? Jeden dzień, bo wiadomo, to jest tak za mało, że już coraz mniej ludzi już czyta. Albo 80% Polaków nie czyta książek. 80 tysięcy na świecie. Ty już przeliczyłeś? Nie. Bo wszystko wiadomo się chyba. Na przykład jak ja poprosiłem mojego brata, który ma już 19 lat, żeby przeczytał mi coś tam, bo nie mogłem zrozumieć, bo mama coś tam do mnie napisała, to on nawet ani jednej literki nie wiedział, jak przeczytać, a ma 19 lat. Nie żartuj, może naprawdę. Żart chciał ci zrobić, jakiś dowcip. Nie, naprawdę. To był. Nie? Słuchajcie, no to ja jestem ciekawa, jak oni czytają, co? Cóż, autor napisu na motelu zapomniał dodać, że jest to basen bez wody. Dalej tu. Który w dodatku wyglądał na nieczynny od przynajmniej 5 lat. Kuba, dalej. Obok basenu było jacuzzi z wodą. Jacuzzi. Jacuzzi z wodą, ale już wpakowała się do niego jakaś rodzina. No więc ja i Rodrik zajęliśmy miejsce w kolejce. Jaki? Ci ludzie jednak kompletnie nie chwytali aluzji i w końcu zniechęceni wróciliśmy do pokoju. Światła były zgaszone. Mama i tata spali na samym materacu. Chyba musieli być na maksa wymęczeni, bo nawet się nie przebrali. Centralnie na środku dostawki leżał manny, czyli dla mnie i Rodrika nie została żadna sensowna opcja. Zajrzeliśmy do szafy w poszukiwaniu polówki albo materaca dmuchanego, ale nic tam takiego nie było. Dzisiaj jest 23 kwietnia, jest to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich i zorganizowaliśmy spotkanie, zaprosiliśmy klasę drugą ze szkoły podstawowej nr 1 i tutaj promujemy książeczki, są konkursy, dzieci przygotowały prace odnośnie wierszy, bajek. Lubicie czytać, tak? Tak, bardzo. Jakie książki lubicie czytać najbardziej?
100 bajek Jan Brzechwa. Najbardziej lubię czytać książkę Krecik. Najbardziej lubię czytać książkę Snajper. No jak na prawdziwego faceta przystało. Bardzo lubię książki przygodowe takie, w których się dużo dzieje. Są ciekawe. Lubię czytać książki z serii Zaopiekuj się mną. Książki piłkarskie i Magiczne drzewo. Ja lubię czytać książki piłkarskie i takie przygodowe. Ja lubię też takie sportowe książki i takie biograficzne. Ja lubię Magiczne drzewo i fantastyczne książki przyrodowe. Ja najbardziej lubię takie o zwierzętach. Ja najbardziej lubię Koszmarnego Karolka i lubię też Magiczne drzewo. Ja najbardziej lubię książki o zwierzętach. Ja najbardziej lubię Jasia i Małgosia. Ktoś to chętny? Ja najbardziej lubię książki o muzyce. Ja jeszcze lubię książki o technice. Ja też lubię muzyczne. Sportowe. Tu jeszcze tak się ktoś wyrywa na scenę. Ja najbardziej lubię książkę o magicznym drzewie. Ja najbardziej lubię o zwierzętach. Na pytanie, dlaczego warto czytać, jednogłośnie i spontanicznie młodzi ludzie odpowiadają wprost. Bo to rozwija wyobraźnię! I nas uczy! Każdy o tym wie.